Państwo Maria i Eugeniusz Sokalscy są Polakami. Mieszkali z rodziną w Ukrainie, w Berdyczowie. Ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki. Kiedy wybuchła wojna, ich sytuacja stała się dramatyczna. Z pomocą przyszła szefowa Fundacji Studio Wschód. Zna tę rodzinę od lat. Tam te działania nie są jeszcze takie dotkliwe, ale obok jest Żytomierz. Niespełna 40 kilometrów. Kiedy bomby zaczęły spadać na Żytomierz, to Jurek Sokalski napisał: ratujcie, bo ja z rodzicami przebywam w schronie po 8 godzin, a oni są leżący. Jak ja ich mam tam transportować? Nie mogliśmy znaleźć nikogo, kto by ich przewiózł bliżej granicy. I znalazł się taki wolontariusz, człowiek, którego też dawno poznaliśmy, który ma serce i myśli po polsku. Pani Grażyna załatwiła w ogóle taki transport dla leżących. Specjalnie jeszcze jedna pani jechała, starsza. Położyli po prostu ich na ziemi, bo nie było takiego specjalnego karetek, to niemożliwe u nas wynająć, to niemożliwe. I dobrze, że ten taki bus, położyliśmy materacy i oni leżali, my siedzieli w nogach i jechaliśmy. Блокпости, цілий час ставалися ми, але вдалося дотрись до границі з Польською. То вогулі була така дорога життя, дорога надії. Po załatwieniu formalności zaczęły się poszukiwania mieszkania. Finał jest szczęśliwy. Myślę, że się udało dzięki wam. Naprawdę dzięki ludziom z Polkowic. Dlatego, że dla tych uciekinierów, nieszczęśników szukaliśmy od dawna, od prawie 2 tygodni miejsca na Dolnym Śląsku, ponieważ to są specyficzni, potrzebujący opieki ludzie. Nie udało się przez te dni znaleźć czegoś takiego, jak co zaoferowały Polkowice. Naprawdę jestem szczęśliwa. Udało się załatwić dzięki panu burmistrzowi, pani Grażyni i panu burmistrzowi. Bardzo dziękujemy panu burmistrzu tego miasta, że to dzięki niemu udało się załatwić taką niesamowitą rzecz, jak oddzielne faktycznie te mieszkanie i jeszcze które, do którego będzie przychodzić pielęgniarka. To dla rodziców w ogóle niesamowita rzecz. Siostra moja też oddzielnym transportem od kościoła wyjechała do Polski, też uratowała się z 2 córkami. I mamy nadzieję, że dzięki władzom Polkowic, panu burmistrzowi, uda się złączyć naszą rodzinę rozdzieloną wojną. Pani Marii polkowickie mieszkanie bardzo się podoba. Ja jestem bardzo zadowolona, ja tylko odczuła, tylko przyjechała, odczuła takie, no jak to nasza rodzina, naturalna rodzina, czego nigdy nie odczuwała rani. Od początku wojny w Ukrainie polkowicki samorząd pomaga uchodźcom. Są zbiórki darów, nauka w szkołach i noclegi w byłym domu dziecka Skarbek. Dramatyczna sytuacja ma miejsce za naszą wschodnią granicą i ta nasza pomoc oczywiście kierowana jest do Ukraińców, ale warto pamiętać, że wśród nich są również ci, którzy mają korzenie polskie. To są Polacy, którzy tam na wschodzie zostali po II wojnie światowej. Rodzina z Berdyczowa przebywa w mieszkaniu chronionym, którym dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.